Jak to zrobić, by praca szła do przodu, Facebook, Twitter, telefon nie rozpraszały? Moim ratunkiem jest ostatnio darmowe narzędzie, które znajdziesz na stronie www.kanbanflow.com. Przy okazji prywata, Sławku, dziękuję za polecenie tego narzędzia. Kanban Flow czyni cuda, a jest banalnie prosty. W zasadzie pilnuje mojego czasu na pracę i na rozrywkę. Gdy odpalam Kanban Flow, to wyłączam wszelkie media. Wtedy nie sposób się ze mną skontaktować, ale tylko przez 25 minut. Po tym czasie mam przerwę, no i sprawdzam, czy świat nadal istnieje. No a potem kolejne 25 minut pracy i tak dalej, i tak dalej. Mam tu wypisane wszystkie zadania na najbliższy okres. Przy każdym zadaniu określam czas, termin wykonania kategorii, ale mogę też zostawić z samym opisem. Biorąc się do pracy, przenoszę to, czym chcę się zająć, do bloku doing, czyli w toku, i odpalam Pomodoro Timer, który odlicza mój czas pracy. Po wykonaniu zadanie ląduje w done, czyli zrobione, no i już to, cały Kanban Flow, który trzyma mnie w ryzach pracowitości, ale daje też te kontrolowane przerwy na media społecznościowe. Ale po przerwie jest dzwonek i do roboty! Plany tygodniowe i miesięczne robię teraz dużo skrupulatniej niż na etacie. Okopuję się przed złodziejami czasu przez technikę Pomodoro, czyli w 25-minutowych odcinkach pracy wyłączam wszelkie rozpraszające mnie media. Do tego na własne potrzeby robię raporty czasu pracy.